10 najbardziej niesamowitych bibliotek na świecie. Na miejscu 10 znajduje się położona w Bostonie biblioteka publiczna. Została otwarta w roku 1852 i jest drugą największą co do wielkości biblioteką w Stanach Zjednoczonych. Znajduje się w niej ponad 24 miliony książek oraz była pierwszą biblioteką, która wypożyczyła książki. Oprócz książek posiada również duży zbiór płyt DVD, map, zapisów muzycznych i innych materiałów wizualnych. Biblioteka ma różne gałęzie, których najważniejszą jest biblioteka centralna, znajdująca się na Copley Square w dzielnicy Back Bay w Bostonie. Jest podzielona na dwa budynki zaprojektowane i zbudowane w różnych czasach. Jeden budynek ma kim z roku 1895, inspirowany architekturą w Rzymie i Paryżu, oraz budynek Johnsona, który jest bardziej nowoczesnym dodatkiem. Zaprojektowana przez architektora Joe Cohena i otwarta w 2007 roku Amsterdamska Centralna Biblioteka, która uplasowała się na miejscu 9, jest największym w kraju, najbardziej przyjaznym dla środowiska budynkiem w mieście. W bibliotece odbywają się wystawy, prezentacje i wiele innych wydarzeń kulturalnych, a nawet teatr, kawiarnia i restauracja z pięknym widokiem na miasto. Projekt biblioteki kładzie nacisk na światło i przestrzeń, więc nie zobaczysz żadnych narzędzi wyskakujących w środku, ponieważ wszystko jest schludne i ładne. System ogrzewania i chłodzenia jest tak naturalny, jak to tylko możliwe. Więc jeśli lubisz chronić przyrodę, czytać książki, to miejsce jest idealne dla ciebie. Miejsce 8 zajmuje Narodowa Biblioteka w Paryżu. Jest jedną z największych bibliotek na świecie. Posiadał na książki z wszystkich dziedzin wiedzy na świecie. Dość ciekawy jest projekt biblioteki z czterema wieżami w kształcie otwartych książek, zbudowanymi wokół leśnego dziedzińca. Zaprojektowana przez architektura Dominika Peralta, biblioteka została ukończona w roku 1996 i zastąpiła stary budynek. Upamiętniając zaginioną Bibliotekę Aleksandryjską, Biblioteka Aleksandrina próbuje przywrócić część chwały i doskonałości, jaką reprezentowała ta utracona w czasie. I to właśnie ta biblioteka zajmuje miejsce 7. Otwarta w 2002 roku w Aleksandrii, na egipskim wybrzeżu Morza Śródziemnego, biblioteka może pomieścić 8 milionów książek oraz czytelnię o powierzchni ponad 70 tysięcy metrów kwadratowych na 11 piętrach. Jest do niego sporo dodatków, takich jak muzea, galerie sztuki, planetarium, centrum konferencyjne i laboratorium renowacji rękopisów. Na miejscu 6 znajduje się Biblioteka Miejska w Stuttgardzie. Otwarta w roku 2011, Biblioteka Miejska jest bardziej centrum medialnym ze względu na różnorodność jej wydziałów. Zaprojektowana przez architekta G, zewnętrzną częścią w kształcie sześcianu i otwartym i jasnym wnętrzem, stała się jedną z najlepiej zaprojektowanych bibliotek. Wewnątrz na gości czeka wielki dziedziniec z otwartą pięciopiętrową komnatą i kilkoma różnymi działami muzycznymi, artystycznymi, książkowymi, informacyjnymi i mediotekiem. Dominująca biel i jasne oświetlenie tworzą jednocześnie otwartą i intymną przestrzeń. Na miejscu 5 uplasowała się Biblioteka Kongresowa w Waszyngtonie. Możemy znaleźć w niej 152 miliony egzemplarzy książek. Jest drugą co do wielkości na świecie po Bibliotece Brytyjskiej oraz jest zarówno oficjalną biblioteką Kongresu Stanów Zjednoczonych, jak i Biblioteką Narodową Stanów Zjednoczonych. Położoną na Kapitolu, jest najstarszą federalną instytucją kulturową w USA i obejmuje trzy budynki. Ponieważ jej regały mają całkowitą długość 1345 km, możesz powiedzieć, że to dużo i że niemożliwe, ale aż tyle mają i jest to prawda. Miejsce 4 zajmuje Royal Grammar School w Guildford. Biblioteka ta jako jedyna z nielicznych podtrzymuje praktykę łączenia książek łańcuchami. Chodzi o to, że ważne i cenne książki są umieszczone w pomieszczeniach ogólnodostępnych, które są przykute łańcuchami do regałów, a nie zamykane w miejscu, w którym nikt nigdy ich nie przeczyta. Praktyka ta została przejęta od samego początku istnienia biblioteki i jest stosowana aż po dzisiejszy dzień. Najstarsza książka, jaką mają, jest ta wydrukowana w Wenecji w 1480 roku. Początki tej biblioteki sięgają do XVI wieku. Zbudowany w 565 roku klasztor świętej Katarzyny na Synaju Południowym jest jednym z najstarszych i wciąż działających chrześcijańskich klasztorów na świecie. Posiadającym w swoich zbiorach wiele unikalnych książek i to właśnie ta biblioteka zajmuje miejsce 3. Dla zainteresowanych biblioteka udostępnia cenne kodeksy i rękopisy pisane w dawnych czasach, w
takich językach jak grecki, arabski, ormiański, koptyjski, hebrajski, gruziński i armeński, a także ikony, mozaiki i bezcenne przedmioty liturgiczne. Biblioteka publiczna w Tajpej zajmuje miejsce drugie. Jest to otworzony w 2006 roku oddział biblioteki, który koncentruje się na ochronie środowiska, zarówno w przechowywanych książkach, jak i samym budynku, co utorowało drogę dla ekologicznych struktur i zrównoważonej architektury w regionie. Sam budynek wyróżnia się zielonym dachem oprowadzającym wodę, utrzymującym wilgoć i wychwytującym energię słoneczną, systemem recyklingu wody dla roślin i toalet, a także wykorzystaniem drewna w ogólnej konstrukcji i wyposażeniu wnętrz. Trzeba przyznać, że biblioteka to niezły widok. Wyczekiwane miejsce pierwsze zajmuje biblioteka Trinity College w Dublinie. Obsługująca zarówno Trinity College, jak i Uniwersytet w Dublinie, jest największą biblioteką w Irlandii z ogromnym zbiorem około 6 milionów tomów, w tym słynną księgę Skells. Biblioteka rozciąga się wokół kilku budynków, ale najbardziej podziwianym jest oczywiście stara biblioteka. Zaprojektowana przez Thomasa Burgha, znajduje się w nim 65-metrowa komora główna, zwana Salą Długą, zbudowana w latach 1712-1732, w której znajduje się ponad 200 tysięcy najstarszych książek biblioteki. Sala Długa miała początkowo płaski sufit, mieszcząc rzadkie książki na niższym poziomie i otwartą galerię, ale ponieważ biblioteka otrzymała pozwolenie na uzyskanie bezpłatnego egzemplarza lub każdej książki wydanej w Wielkiej Brytanii i Irlandii, należało ją rozbudować w XIX wieku. W ten sposób w 1860 roku podwyższono dach pokoju Długiego, aby pomieścić również górną galerię. Film dobiegł końca. Jeżeli Ci się spodobało, zostaw lajka. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zostaw suba. Był z Wami Sopkan. Do następnego. Yo!